Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, zapraszam was też na streamy, do linku w opisie. No i kontynuujemy naszą przygodę w tej gierce. Lecimy spotkać się z kramarzem na placu teatralnym w Koryntii. To jest kolejny nasz quest, właściwie ten, który zaczęliśmy w ostatnim odcinku. Najlepsze jest to, że tam koło tego kowala nadal mogę znaleźć jakiś drop dotyczący czciciela. I nie mam pojęcia bladego, co to za drop. I gdzie go znaleźć. You wanted the fucking show? I wanted you to see the face of every person you've wronged. I'll cover their faces with that precious blood of yours. Just like I should have done with Mirini. O ty kurna. You'll never rule these streets, you pig. Oh, you bet your pretty face I will. Get your filthy hands. And when I do, I'll rip your fucking head right off and send it to the cult as proof. You knew my mother? She was big fucking trouble, but I'll pay her back. When I'm done with you, I'm gonna find your mother and bring her your fucking head. Not if I bring her yours first. They won't have much to say after I smash your brains all over the stage. Get the fuck off my streets. They're not yours anymore. Get the fuck off my streets! Kramarz. Nie trzeba było widzieć kramarza na ulicach Koryntu, bo mógł czuć jego obecność. Jego siepacze przejęli pełnię władz miasta nigdyś najbogatszego, nie lepiej prosperujący port w całym greckim świecie. Pogrążyło się w zepsuciu. Czciciele wykorzystywali tego bandytę o małym umyśle i silnych rękach do swoich niejasnych sprawek. Który to jest gościu? To jest ten tutaj. Naprawdę gościu myślisz, że masz ze mną szansę? Co tam, czcicielu? People of Corinth, behold the weasel that steals your bread, the scourge that spoils your crops. You've waited long enough to get your hands on him. And the pleasure is all mine. Feel better. I have been starving for this. He deserved all of it. And you deserve your answers. Come, let's speak in private. Dlatego nigdy nie wkurwiajcie kobiet. I can't give you enough thanks for what you've done. And for once, I can also thank Alcibiades. He sent you here, after all.
There's more to him than meets the eye. He knew you could save Corin from that beast. Everybody benefits. Everybody wins. You've proven to be a very valuable business partner. Speaking of business, you owe me, Anthusa. Yes, Mirini. She came and left Corinthia in a flurry, but made an impression on me. Like a great storm. I remember that part of her well. A strong woman with great intensity. She wanted to find her place here in Corinth, but never found what she was looking for. You speak of her kindly. You were her friend. Perhaps, on the surface. But she had a great pain in the middle of her that no one could get to. How did you come to know her? There was so much rain that night. I saw her, sleeping in the streets, and gave her shelter. She was a vagrant? I wonder what my father'd think of that. I didn't know what happened to her. All she told me was that she'd left the place that tore her apart. Sparta. Did she find work? She kept to herself, with one eye always on the port. She could have stayed with us, but I think she was looking for something else. Was there no mention of her past? A husband? Family? Nothing. Speaking of Sparta only brought her misery. It's like a part of her was missing. W ogóle mieliśmy gadać w cztery oczy, tam ktoś stoi. After Corinth. Where did she go? That? I don't know. She must have given you some hint. I don't think even she knew where she was headed. All I know is she won a ship thanks to a lucky dice throw. Tichy owed her that much, at least. I remember the ship's name well. Siren Song. Siren Song? It was famous for weathering all that Poseidon threw in its path. Thank you, Anthusa. May the gods look well upon you, Cassandra. Visit me anytime. I'll catch you up on Corinth's affairs. It seems I have an interesting future ahead of me. So do I. Siren Song. If I can find someone who knows the ship, I'll be one step closer to finding her. Okej. Okay. No tego już nie mamy, nie? Coraz mnie tu zostało. Dobra, co tu się wyświetla jeszcze? Jakiś... Aha, ten. Mędrzec to osoba niezwykle majętna, mędrzec chce śmierci brody. Ja się wcale nie dziwię, nie? Jak tutaj kurna, która jest z tych, to jest nasza matka, nie? Wcale się nie zdziwię. Dobra. Tu coś ze statkiem mamy związanego. Aha, tu coś odkryłem, nieważne. Zobaczmy sobie mapę. No bo teoretycznie... Na tej... w Koryncji... jakbyśmy już mieli ukończone, nie? Wszystkie, znaczy, wszystkie questy. Więc trzeba się udać tutaj, w tą stronę. Chociaż chyba tu będzie bliżej. Tam. Tak mi się wydaje, ale... Tak? Tu będzie lepiej pójść? Czekajcie. A, tak, będzie lepiej pójść do góry, bo na dół mamy się udać jakby na następny obszar, nie? Więc stąd będzie mi potem łatwiej przejść tu. Dobra, to lecimy w tamtą stronę. 720 metrów, nieźle. No tak szczerze mówiąc, dużo się nie dowiedzieliśmy. Czy tutaj znowu jak podejdę, to mi się wyświetli jakiś trop na temat czciciela? No jest tu jakiś trop. We have the finest quality merchandise. Może ty masz ten trop? Nie wiem, może mi to coś da. A, no i wszystko jasne. Dobra, mamy to, okej. Okay. Okej, odkryj. Empty words are best left unsaid. Okej. No dobra, to sobie odkryłem to przy okazji. Ale nie mogłem ostatnio podejść do tego kowala, jak tutaj byłem. To w sumie dobrze, że nie mogłem, bo dzięki temu nie odkryłem tego wcześniej bez was jakby. Więc spoko. Lecimy teraz tam. Mamy 500 metrów do przejścia. Niestety tutaj, no, możemy to jakoś przyspieszyć, no możemy teoretycznie pojechać na koniu, na Fobosie. To on tutaj i tak będzie strasznie wolno jechał.
trying to block me? Chcesz wryj? Ja ci dam, kurde. Będzie mi tutaj gadał głupoty. Wow. Czemu ona musi tak wolno jeździć po mieście? Ograniczenia do 50. Dobra, ale przynajmniej wyjedziemy w normalny sposób, bo przez bramę, a nie jakimś tam... A w sumie jakbym tam wyjechał, to bym nie dojechał. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? A, tu są dwa znaczniki ogólnie. Dobra, to do tego w sumie jedźmy najpierw. No i od razu człowiek szybciej jedzie. Zrujnowana świątynia Apollo. Okej. Dobra, pójdę najpierw po grubego. Bo on tutaj stoi oddzielnie. Nie wiem, czy jak go nie ściągnę, to czy tamten złoty mnie nie zauważy. Kurwa dzik. Poważnie. Teraz wlecę na ten drugi obszar, nie? Dobra, może wróćmy. Kurwa, dzik mi we mnie wjechał. Już? No to dobrze. Że już. A ci se tak siedzą. Nic nie robią, nie? Dobra, gotowe. Lecimy dalej do kolejnego obszaru. O, tu jest nagroda za mnie wyznaczona z tego obszaru, więc git. Cieszy mnie to. Fajny obóz, byłoby szkoda, jakby wam ktoś wjechał tutaj na chatę. Okej. Okay.
Zauważą mnie. Should find out what that is. Hold it right there. Come here, you. I promise you pain. No i gotowe. Dobra, co tu jeszcze mamy zrobić? Spalić tylko chyba, tak? Tak. Okej. To mamy to. Dobra, mapa. Tutaj, nie? Teraz. To jest jakby nasz kolejny przystanek. Trochę skóry. Got you in my sight. Now the end is near. We face the final curtain. Ty co się leczysz? Halo. A wy co tu robicie, panowie? Czemu? Dobra. Nie kumam jednej rzeczy, co tu się właśnie odwaliło, nie? Nie kumam tego, co tu się właśnie zestało, nie? Jakiś quest mi wskoczył. To raz, a dwa... Czemu nie klikając... Bo mam pod piątym przyciskiem myszy ciche zabójstwo. Kliknąłem E. I go zaatakowałem jakby. Nie rozumiem. Pierwszy raz coś takiego się odwaliło. A ta skrzynia jest w ogóle gdzieś dalej jeszcze. Myślałem, że ona jest tutaj. Co tu się działo w ogóle? Nie mogło być 1430, tylko 1422 i 8. Nie wiem, co to był za quest, no ale dobra. Wracamy. Ha! Away we go! Dobra, jedziemy do celu. Serio, nie wiem, o co chodzi. I czemu tak. Kurna, nie jedź, wiecie, no serio. Jeszcze lwa uwolniłem, sztos.
Tamci się w ogóle dopiero teraz zorientowali, że coś się tu dzieje, nie? Dobra, mamy to. Kurna, prawie wszystkie zwierzęta stąd uwolniłem, nie? Okej, obozowisko ukończone. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, i zobaczmy sobie mapę. No, następne... Jakby znacznik mamy dopiero tutaj. Więc trzeba tam iść. Niestety taki kawał. A, nie mogę go wezwać, bo jestem na obszarze zastrzeżonym. No dobra, spoko. Myślę, że on gdzieś tu stoi. Off we go now. Dobra, jedź. W ogóle co to jest za miejsce? Kamieniołom chyba, nie? Jeśli dobrze widzę. Jak to wygląda? Dwa skarby, jeden gość, tak? On się ma. Przecież kurwa jego mać. Odpaliłem już piątkę, nie? No beka z cywili, że oni się chcą bić. Że oni się chcą bić, serio, to jest hit dla mnie. A ci goście trzej to jeszcze nawet nie wiedzą, że reszta ich kumpli nie żyje, nie? Dobra, obszar ukończony. Lecimy dalej. O matko. Dobra, myślę, że tutaj już nie zdążymy, bo mamy 3 minuty do końca odcinka praktycznie. A tutaj widzą, że jest jakieś większe pewnie obozowisko. Tak myślą, bo jest gościu, który jakby wynajął gościa, który mnie śledzi. No, więc będziemy kończyli. Ten ostatni obszar zrobimy sobie już w następnym odcinku. I w następnym odcinku też przeniesiemy się już na Argolida. Na dziś to tyle. Właściwie na teraz. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku, subie, dzwoneczku. Zapraszam na streamy. Do linku w opisie na kolejne moje filmy i serie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć!